Cześć, tu Ernest! Mam dla was kolejną porcję ciekawostek i ważną informację na temat jednego z wyzwań agenta Miałśniaka. Na początek zwiastun nowego pakietu śrubanych legend. Jest bardzo fajny. Chciałem wam tą krótką animację pokazać, ponieważ ukryto w niej agenta chaosu. Wygląda na to, że śrubane legendy to wynik jego eksperymentów. I ponieważ się udały, ucieszył się. Ciekawe, w czym jeszcze zamoczy swoje palce. Wiemy, że stał za śnieżycami z poprzedniego sezonu i powstaniem kilku postaci. Poza tym na wyspie w grze skrywa się jeden bóg, o którym warto wiedzieć. Wszystkie dystrybutory paliwa i inne obiekty w tej miejscówce działają tak jak powinny, czyli są zniszczalne. Oprócz jednego. Dokładnie ten jedyny dystrybutor paliwa jest niezniszczalny. Z jakiegoś powodu ilość pozostałych punktów wytrzymałości zatrzymuje się tuż przed zerem. I no, to sprawia, że jest niezniszczalny. Dodatkowo, co każde uderzenie zbierakiem, zdobywamy macy. Możecie tak bez przerwy farmić nieskończenie wiele maców. Jak to w ogóle się stało, że akurat ten obiekt jest niezniszczalny? Moim zdaniem ktoś, kto edytuje mapę, przez przypadek może to zaznaczył i coś kliknął. No nie wiem, to po prostu bardzo dziwne. Dodam, że to może być OP na oddziałach. Cała drużyna w ten sposób może uzupełnić sobie metal w chwilę. Turniej FNCS już się zaczyna. Możliwe, że niektórzy ten błąd na tym turnieju wykorzystają. Innym błędem jest to, że harpuny często nie działają. Mam tu na myśli to, że nie można nimi łowić, ani przyciągać rzeczy z podłogi. No, to na szczęście nie jest nerf, a błąd. I zostanie naprawiony. Teraz chciałbym poruszyć temat tego oto wyzwania. Niestety, wylądowanie na parasolu czy w wodzie tego wyzwania nie zalicza. A szkoda, bo to przecież powinno zaliczać. No nieważne. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba wylądować na ziemi, z wysokości przynajmniej 5 ramp. To oznacza, że trzeba zbudować 5 ramp do góry i z poziomu podłogi ześlizgnąć się na ziemię. To wyzwanie jest idealne na naparzankę. Ale jeśli przygotujecie dużo rybek do leczenia, to możecie wykonać to wyzwanie bez odradzania. Dalej w temacie wyzwań to jednorożec Deadpoola jest w pokoju Miałśniaka. To udało nam się przewidzieć, ale co ciekawe, dzisiaj w pokoju, w toalecie Deadpoola, zaszła mała zmiana. Na ścianie, dokładnie w tym miejscu, pojawił się kalendarz. To nam prawdopodobnie zdradza daty wyjścia wyzwania, które odblokuje nam skina Deadpoola. W piątek, 3 kwietnia, powinien wyjść finalny tydzień wyzwań Deadpoola. W nagrodę za wykonanie wyzwań z tego finalnego tygodnia odblokujemy skina Deadpoola. Same wyzwania powinny być dostępne do końca tego sezonu, ponieważ te wyzwania są dostępne z karnetem bojowym. Jeśli twórcy gry nie przedłużą tego sezonu, to będzie można go odebrać do 30 kwietnia. Poza tym w grze zaszła mała zmiana. W trybie areny znerfiono C4. Występują one teraz o połowę rzadziej, a do tego tylko w jednej sztuce, zamiast w trzech. To dotyczy tylko areny i prawdopodobnie turniejów. W niespoconych trybach C4 nie doczekały się tej zmiany. A w temacie wycieków to Spedajci dał znać, że w plikach gry jest wzmianka o pewnej broni, której jedną z funkcji ma być możliwość namierzenia rakiety w stronę helikoptera. To nam zdradza, że twórcy gry pracują nad dodaniem jakiejś broni przeciw helikopterom. Możliwe też, że to helikopter doczeka się jakiejś specjalnej wyrzutni rakiet, która miałaby funkcję namierzenia rakiet na helikoptery przeciwników. Dlaczego by nie? W końcu helikoptery nie są chyba OP, co nie? Ponadto, wczorajsza mała aktualizacja wsunęła do plików gry w ukryciu kilka zaszyfrowanych paczek danych. Według wydobywców danych są na tyle duże, że mogło zawierać m.in. jakiegoś skina. Może w końcu do gry wejdzie nowy skin z serii Icon. Na przykład Travis Scott. Pozostało nam tylko czekać. A na koniec pokaz mody. Lachlan na swoim kanale ogłosił, że rozpoczyna swój własny pokaz mody Trio. I to nie byle jaki. Do wygrania jest w sumie 20 tysięcy dolarów oraz 500 pakietów śrubanych legend. Jeśli ktoś z was spełnia wymagania, czyli ma przynajmniej 13 lat i dobre połączenia skinów na Trio, to możecie zapisać się tutaj. Link w opisie. Tak, tu wszystko jest po angielsku, ale to chyba nie powinno być problemem. A jeśli jest, to Google Tłumacz jest naprawdę niezły. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.